Radio KMY.pl. Myślenicki głos w sieci. Radio KMY.pl. Myślenicki głos w sieci. Jak co środę witamy serdecznie naszych słuchaczy. Kto tam śledzi naszego Facebooka, to może się już coś domyślał. Kto nie śledzi, a nas widzi, to pewno poznaje twarz. A jak nie, no to witamy w naszym studio po raz pierwszy. No, najsłynniejszą chyba cukierniczkę w Myślenicach, czyli Sylwię Bałę. Witaj. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, Myślenice. Dobry wieczór, świat. Jeszcze dobry. Ja powiem dobry wieczór. Ty już dzisiaj się nie liczysz, bo dzisiaj tutaj będzie słodziutko. Oj, będzie słodziutko, dużo cukru, pudru, lukieru i same pyszności. Jednym słowem będziemy sobie słodzić cały czas. O Boże, znów zgrubne. Żarty żartami, ale witamy serdecznie Sylwię. No i zaprosiliśmy Sylwię do nas, aby troszeczkę nam opowiedziała o swojej przygodzie, która już jakiś czas temu miała miejsce. No, chyba szkoda nawet przedstawiać, bo wszyscy znają Sylwię jako finalistkę Bake Off, ale ciacho. No i powiedz nam, Sylwia, jak to się stało, że w ogóle znalazłaś się w programie? Więc tak sobie teraz króciutko i szybciutko obliczyłam, że właśnie mija prawie że rok od mojego pójścia na casting. Casting był w połowie maja w Krakowie. I tam z moim wypiekiem, to była jakaś żelka whisky w kremie waniliowym, pokryta jakimś musem jeżynowym, z moim pierwszym nieudolnym mirror glaze'em, czyli taką błyszczącą, cudowną polewą, której jestem fanką, idolką, kocham ją, uwielbiam torty w tej technice robione. I tam właśnie w połowie maja się pojawiłam. Tam zostałam zauważona i po tygodniu otrzymałam telefon, żebym przyjechała do Warszawy, że jest drugi etap castingu, czyli takie sito pierwsze zrobione. Czyli casting był dwuetapowy. Tak, tak. Ale co cię w ogóle podkusiło, żeby się jednak tam zgłosić, nie wiem, rodzina, która zachwycała się twoimi wypiekami, czy sama stwierdziłaś, że jesteś na tyle dobra, że startujesz? W ogóle program Bake Off nie był mi wcześniej znany. Wiadomo, MasterChef jakiś, nie wiem, ma większą siłę przebicia, czy Top Chef. To były programy, które oglądałam, ale jakoś nigdy nie podobała mi się jakaś, nie wiem, atmosfera, która tam panuje. Jest tam mocna rywalizacja, taka stresowa, naprawdę to jest taka ciężka praca w gastronomii. Natomiast to właśnie taka moja przyjaciółka Magda opowiedziała mi, że Sylwia, jedząc mój sernik, który rzekomo jest najlepszy na dzielnicy, i ona mi właśnie powiedziała: Sylwia, ej, ty robisz takie pyszne rzeczy, czemu ty nie startniesz sobie do tego programu Bake Off? Casting jest teraz. Jakoś mi tak zaintrygowało ten fakt, że to jest coś o pieczeniu, bo lubię piec, lubię słodycze, jestem cukrusiem, jestem łasuchem i mimo wszystkich diet po prostu ja zawsze będę, nie wiem, łamać pewne moje jakieś zasady, ale tylko względem rzeczy, które warte są grzechu. No i sobie oglądnęłam właśnie ten program Bake Off wstecz na internecie. No i zachwyciła mnie atmosfera, która jest tam w programie. Oglądając w ogóle ten program w domu, już dużo się mogłam nauczyć. Zapisywałam sobie jakieś ciekawe sugestie, na przykład Krzysztofa Ilnickiego, jednego z jurorów. Wtedy tam był jeszcze Makłowicz, tam była Gosia Molska w tych pierwszych edycjach, więc to naprawdę takie guru kulinarne, ludzie podróżnicy. No naprawdę, to taki bardzo wysoki level i cukiernictwa, i gastronomii. Bardzo mi się spodobała ta atmosfera. Stwierdziłam, ja bym tam chciała być. Mnie się to podoba. Ja bym się tam chyba odnalazła i bym może im coś nawet mogła upiec, może nie jeden, a może dwa, albo trzy odcinki, ale przysięgam wam, nigdy nie myślałam, że tak długo tam będę. Jak długo? Przecież to był finał. No dokładnie. Długo. Dłużej się nie dało. Ale wiecie, kasy nie zgarnęłam.
Ale kasa to nie wszystko. Ale właśnie, kasa to nie wszystko. Sama przygoda jest warta milion. Miliony to jest nawet chyba niepoliczalne, jeżeli chodzi o finanse. I dużo chyba zmienia, nie? Bardzo. Bardzo. W życiu nie spodziewałam się, że ta taka... Dla mnie to było takie for fun, takie po prostu sprawdzenie się, podobało mi się, to takie było... Ale widać to było po tobie w programie, bo szczerze powiedziawszy... Z programu na program się rozkręcałaś. Tak, ale ja tego programu też nie znałam, właśnie też, te Masterchef jednak, no i dopiero jak się zrobiło głośno o tobie w że ktoś z Myślenicach, tak, no to zaczęło się to oglądać. Zgadza się? Powinnaś dostać prowizję od tych reklam, co były przed i na końcu, nie? No bo to, wiesz, zachęciło całe Myślenice, żeby oglądać. A oglądalność to oni tam liczą. Myślę, że naprawdę zrobiłam tutaj bardzo dużą oglądalność w Myślenicach i okolicach, plus jeszcze te wszystkie znajomi, tych wszystkich znajomych, którzy gdzieś tam po drodze w Polsce spotkałam. Nawet podobno, ostatnio się dowiedziałam, że Polonia amerykańska mnie rozpoznaje, ponieważ akurat mój brat przebywa od kilku dobrych miesięcy w Stanach, więc jest mocno zszokowany, że oni mnie kojarzą, bo tam jakoś po nazwisku, od słowa do słowa, niestety Kraków, że Myślenice. Niestety po twarzy, ale nie po smaku. No tak, tak, niestety, o tym się opowiedzieć nie da. Znaczy, jeżeli ktoś ma dobrą wyobraźnię, taką kulinarną, potrafi sobie wyobrazić smak, albo ma dobrą pamięć tak do smaków, do zapachów, naprawdę jak się o czymś mówi, to można sobie wyobrazić i otrzeć się prawie, że tak mentalnie o smak. Powiem ci tak. Ale jak ona opowiada. No właśnie, o do tym. Tego chciałem nawiązać troszeczkę. Obserwuję twój profil na Facebooku. Zachęcamy do polubienia tego profilu, bo tam naprawdę fajne rzeczy się dzieją. I powiem ci, że te twoje ciasta to na pewno smakują rewelacyjnie, a wyglądają fantastycznie. Powiedz mi, bo wiesz, każdy patrzy z takiej perspektywy zwykłych cukierni czy wypieków domowych, gdzie mniejszą wagę przywiązuje się do wyglądu. U ciebie wygląd tego ciasta to jest chyba, no nie chcę nic tak no źle mówić, ale to jest pewnie 30% ze 100% całego smaku, nie? Albo a 30%. Jemy wszystkimi podobnymi zmysłami. Dokładnie, oczy rejestrują i przekazują dalej sygnały następnym tam naszym receptorom. I od razu jeszcze drugie takie pytanie, jak dużo czasu schodzi na... Kończenie, dekorowanie, to chyba jest strasznie czasochłonne. Powiem wam, że rzeczywiście dekoracja jest chyba takim najbardziej... Dekoracja to jest trudny temat, ponieważ każdy tort fajnie jest, jak jest inaczej dekorowany. Oczywiście wszystkie dekoracje powinny być zrobione domowo, czyli jakiekolwiek, nie wiem, kwiatuszki z czekolady, czy jakieś... spiralki z czekolady, wcześniej trzeba ją zatemperować, to naprawdę trzeba mieć te wszystkie sprzęty, no zbieram te wszystkie moje zabawki do zabawy cukierniczej, cały czas gromadzę, w szafie coraz ciaśniej. Mąż już ma dość? Nie, on mnie cudownie wspiera, nie pomaga, dziwię mu się, bo jak częstujesz takimi słodyczami. A takie pytanie po cichu, dużo przytył? A czy przytył to z jednej strony, ponieważ rzucił palenie, to jest jeden problem, ale my tak wbrew pozorom nie jemy dużo słodkiego, po prostu robię jakieś desery, to są małe i to są właśnie, ja kocham te małe formy, to nie jest blacha ciasta, chociaż powiem szczerze, że czasami tęsknię za takim prawdziwym takim plackiem, takim jakimś fajnym, a ja wiecznie jakoś tak się, nie wiem, właśnie krążę w tych właśnie monodeserach, w takich małych formach, że się zje taki jeden mały deserek do kawy i wystarczy. I to jest właśnie fajne, że nie jem dużo, a jem jakby kwintesencję różnych smaków, na przykład całego deseru, nawet dzisiaj. Po prostu idziesz na jakość, a nie na ilość. Tak, tak. I tak uważam, że można byłoby kosztować życia właśnie w różnych dziedzinach jakość. Nie rozdrabniać się. A powiedz mi, jak teraz tak, przed samym programem szłaś do cukierni i teraz idziesz do cukierni. Jak to wygląda? No, wszyscy się jej boją. No, tak właśnie mam nadzieję. Nie ukrywam, że czasami też grzeszę w niektórych cukierniach myślenickich, bo mają swoje niepowtarzalne drożdżóweczki, czy jakieś tam rogaliczki, czy jakieś tam inne rzeczy, które fajnie się zjeść, można zjeść do kawy. Ale słuchajcie, ostatnio wchodzę do jednej z bardzo znanych cukierni w Myślenicach i... Wszystkie ciasta podłane. Szefowa mówi... No nie, żebyś ty kupne ciastka u nas kupowała. Ja mówię, no pączka nie mogę dostać. Znaczy, no kupić oczywiście, ale
Nie, nie, ale rzeczywiście jak przychodzę, to wszystkie panie jakiś tam uśmieszek mają i wszyscy mnie znają na ty albo na dzień dobry, ale widzę, że tak mnie rozpoznają, jakiś taki uśmieszek, taki inny rodzaj obsługi, taki ale tak fajnie, tak naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie, jest dużo życzliwości względem mojej osoby i tego, co przeżyłam i przeżywałam od, bo tak naprawdę Myślenice przeżywały to wszystko od września, ponieważ tak, we wrześniu tak. była emisja tego programu. Ja te wszystkie emocje... A ile był wcześniej nagrywany? Ja zostałam zawezwana do, na plan filmowy do Zegrza, na to właśnie z Lewem Zegrzyńskim, przepiękna okolica, 3 lipca. I byłam tam aż 1,5 miesiąca. Z przerwami oczywiście na weekend, ponieważ przyjeżdżałam tutaj na weekend do domu. Czyli to było nagrywane ciągiem. Czyli we wrześniu ty już wiedziałaś, że ja wszystko wiedziałam w finale. W połowie sierpnia już wiedziałam, wiedziałam, że jestem w finale, wiedziałam, że nie wygrałam, ale byłam w finale. To zdradź nam jedną rzecz. Kto jeszcze wiedział? Wiedziała tylko jeszcze moja mama, mój partner Adam, i Piotruś, mój syn mały, ale i jeszcze moja przyjaciółka Grażynka, która była na tym finalnym pikniku dla rodzin, dla wszystkich przyjaciół, znajomych. No tak mocno się bałam, żeby nie puścili farby, ponieważ no wiadomo, jestem zobowiązana i oczywiście. Byłam zobowiązana różnymi tam umowami. Okrutne kary finansowe. Nie opłaca się. Więc no nie warto było w ogóle zdradzać takich rzeczy. Po prostu po co zdradzać wyniki meczu przed meczem, prawda? Więc, no można obstawiać. No tak, nie pomyślałam o tym. Nie wiem, czy były jakieś zakłady w Buchmacherskie w Myślenicach, czy Sylwia wygrała, czy nie, no nic ale... Nic mi o tym nie wiadomo. Postawiłabym, to... albo bym tę rodzinę tam... No, wysłała. Wszyscy no. nowe samochody, domy, jachty, te sprawy. Cukiernie, patisserie, bo to nie cukiernia. To jest ten taki wyższy level cukiernictwa. Wow, pierwszy raz słyszę. Jak to się nazywa? Patisserie. Nauczymy się nowego wyrazu. Oj, powiem wam, że miałam tam zabawę, ponieważ normalnie jestem, znaczy z wykształcenia jestem germanistką, lubię uczyć się języków, uczę się cały czas tam styl angielskiego, gdzieś tam niektóre języki też gdzieś tam mi na chwilę jakby wskakują do głowy, ale powiem wam, że na każdym odcinku, jak byliśmy tam właśnie na planie filmowym, uczyliśmy się różnego rodzaju pojęć cukierniczych w różnych językach. I na przykład jednym z pierwszych, będę to wspominała do końca życia, efekt variegato. Efekt variegato, czyli po prostu, ażeby, muszę zrobić tak deser, ażeby uzyskać efekt variegato. Więc czasami sobie zapisywałam niektóre właśnie nowe słówka, albo jakiś tam krem patisserie, krem diplomaty. Francuski mi tutaj trochę zajeżdża. No, Francja to jest stolica właśnie takiego cukiernictwa cudownego. Francja, z Włoch też jest dużo zaczerpnięte, no ale jednak Francja potrafi zrobić z tego po prostu taki puch, taki coś niesamowitego, eleganckiego. Tak, dokładnie. Wszyscy oglądali na pewno Bake Off, a powiedz nam troszeczkę, na tyle na ile możesz, o kuchni Bake Off. To znaczy, wiesz, każdy widzi na ekranie finalne rzeczy. Jak to wyglądało w praktyce? To znaczy, czy ten czas na przykład był naprawdę takim czasem, że musieliście się co do sekundy zmieścić? Czy tam była jakaś taka tolerancja? Nie. Jak było na przykład, jak wyglądała wasza rywalizacja czy współpraca? Jak to w ogóle się tam układa w takich programach? Tak po prostu z czystej ciekawości. No na pewno było to niesamowite wrażenie. W ogóle wchodząc tam do tego namiotu Bake Off, niesamowite, piękne oświetlenie, no wiadomo, to jest magia telewizji, która jest prawdziwą magią rzeczywiście. Ja muszę zapytać jeszcze o coś, a makijaże? Oj, tak, robili, tak. No. Robiliśmy sobie swoje, ale panie nam zawsze gdzieś tam pudrowały noski, bo trzeba było być bardzo matowym, no dużo też się rzeczy po drodze nauczyłam, ale zawsze były panie właśnie makijażystki, które przygotowywały zarówno prowadzących, jak i nas, poprawiali czasami i naprawdę te pierwszy krok i wejście do namiotu Bake Offa, nieprawdopodobne wrażenie, wszystko takie piękne, pastelowe, tak ładnie kolorystycznie dobrane, no po prostu chciało się tam wejść. I nie wyjść aż do finału. I być tam jak najdłużej. Mnie się to udało i naprawdę wykosiłam sporo osób. Aż to po prostu jak tak patrzę wstecz na to, to jest... A wiesz, ile w ogóle do tej edycji osób startowało na dzień dobry, włącznie już z castingami ze wszystkim?
Jezus, nie pamiętam w tym momencie. Jakie to są liczby? To są setki, tysiące? Nie, może nie w tysiącach, ale setki. Setki. Setki, mhm, tak, tak. Chociaż nie daję głowy sobie uciąć, ponieważ nie pamiętam. Czyli na casting przynosiliście ciasta z domu? Tak, tak. Na casting przynieśliśmy ciasto z domu i tam na tym castingu, czyli tak, wracamy do castingu. I tam właśnie, nawet nie wiedziałam, na castingu był sam reżyser programu. No jakoś tak sobie rozmawialiśmy, tak po prostu sobie myślałam, od jakiś tam chłopaczek, no nie, no to gadka, szmatka, on jakieś tam żarty do mnie rzuca, no to ja mu tam... A nie rzucił takiego żartu, to słuchaj, widzimy się w finale. Nie, ale jak zobaczył mnie w pierwszym odcinku, powiedział: Sylwia, ty się staraj, bo pamiętaj, ja cię wybrałem w Krakowie. Wow. No, więc tak po prostu fajnie cieszyło mnie, że mnie pamięta po tych setkach osób, oczywiście, które gdzieś tam musiał z nimi rozmawiać, gdzieś tam... Ale masz taką gadanę, że ciężko byłoby cię nie zapamiętać. Jakbyście zostały tu same we dwie, to ja mogę przyjść za tydzień. Nie, ja widzisz, ja się dzisiaj nie odzywam, bo jak czyli słucham się ciągiem. Tych, tak, jak słucham o tych ciastach, to mi normalnie ślinotoku dostajemy od dziewczyny. Ślinianki szaleją. Ale wiecie co, naprawdę, to tak jeszcze wspaniali ludzie, plus jeszcze rzeczywiście w tym namiocie, jak byliśmy te 12 tych cukierników, tych osób, które się dostało do trzeciej edycji Bake Off, to naprawdę z nimi godzinami rozmawialiśmy codziennie o pieczeniu, o kremach, o foremkach, o różnych firmach forem. W końcu można było się wygadać, dowiedzieć czegoś nowego. Każdy miał swoje jakieś uwagi i swoje jakieś patenty na pewne rzeczy, bo to nie tak jest, że wiecie, dostajesz przepis i robisz i ci się udaje. Właśnie nie. Właśnie czasami trzeba mieć tych kilka takich sztuczek, które się, nie wiem, zmierzyć temperaturę, albo nie wiem, przetrzeć w dwa razy w lewo, albo tylko w prawo, jakąś szpatułką, a nie rózgą. Więc naprawdę, myśmy tam się od rana do wieczora rozmawialiśmy na tematy właśnie kulinarne, więc dużo się nauczyłam i dowiedziałam od nich. Ale to ty tam wyjechałaś i ten okres tam przebywałaś, czy wracałaś tutaj? Wracałam, czyli to było tak, że od poniedziałku do czwartku piekliśmy, kręciliśmy odcinki. W piątek jedli? Nie, właśnie wiecie, kto to jadł? To jadła ekipa. Ojej! Taka ekipa, mnóstwo ludzi. Może zrobimy bake-offa w Myślenicach i my będziemy ekipa. Ale to ja się na wagę później nie zmieszczę. Ja też, ale nie przejmuj się. Tak, tak, ale fakt, ekipa tam sobie używała, no ale też musieliśmy ich nakarmić, no bo przecież naprawdę od nich też zależało, żeby fajnie zrobili ujęcie, żeby był dobry profil, albo aczkolwiek, no, oni słuchali reżysera tam, już wiedzieli, co mają pokazać, bo tak naprawdę pytałeś mnie o czas, który mieliśmy na upieczenie, dekoracje danego wypieku i danego zadania. I autentycznie, jeżeli mieliśmy 3,5 godziny, to mieliśmy 3,5 godziny. Oni tylko czekali na te końcowe, finalne emocje, ten nasz pośpiech, szczególnie jakby nam się coś, nie wiem, spaliło, albo tam było parę pożarów, na przykład, nie wiem, parę razy mi się na przykład karmel spalił, no to pamiętam, była taka sytuacja, robię ten karmel, mieszam, wiadomo, że w stresie nie zawsze się ma czas mieszać i patrzeć cały czas na to, bo robiło się 4 rzeczy naraz. I karmel mi się spalił. No to wiadomo, emocje, no to tam się jakieś słowo pojawiło. I oczywiście kamera już od razu biegła i leciała, żeby zobaczyć, co mi się to nie udało. I to potem się sprzedaje dobrze. Tak, emocje. Tak, tak, dokładnie. Więc schowałam tą patelnię, zrobiłam nowy, znowu mi się nie udało, ale już wiedziałam, że robię jakby nigdy nic. I po prostu sobie wyciągam trzecią patelnię i robię znowu ten karmel i go pilnuję, żeby mi się nie spalił. Tak więc, no, było takich różnych momentów wiele, gdzie ktoś tam, komuś coś się rozlało, coś mu się, komuś się przewróciło, na przykład w momencie przenoszenia deseru na paterę, żeby położyć, no kopyrtło się na przykład, no i co? I galaretka na spodzie. I klapa, no. A tutaj nie mogło być, bo musiało być wszystko perfekcyjne, szczególnie Krzysztof Ilnicki, ten nasz właśnie cudowny juror, niesamowity autorytet cukierniczy, nie tylko w Polsce, ma niesamowite odznaczenie w ogóle światowe, już jakieś takie michelinowe, jakieś gwiazdkowe, jakieś naprawdę, no, człowiek młody, bardzo uzdolniony i o niesamowitej wiedzy i umiejętnościach. No i właśnie on zawsze mówił, że na przykład te wszystkie półkule, małe formy są doskonałe, są perfekcyjne, one nie mogą być jakieś, nie wiem, niedorobione, muszą być perfekcyjne. Liczy się perfekcja w wykonaniu i tego się nauczyłam właśnie w Bake Offie. Patrząc na ciebie, no to w tej chwili to jest twoja pasja. Tak.
Czy ta pasja zrodziła się dużo wcześniej przed programem, czy ona tak pączkowała jak pączki? Mnie się wydaje, że to takie ciasto drożdżowe było. Ja tak zawsze sobie lubiłam coś upiec, ponieważ, w moim domu moja mama piekła, w całej mojej rodzinie wszyscy pieką, każde urodziny czy imieniny to są takie popisy kulinarne, cioć, kuzyny. No, teraz się już wyścigi skończyły. Na co wchodzi Sylwia? Jakoś nie wiem, no zawsze ten nasz dom pachniał ciastem, wszelakiego rodzaju, ale zawsze domowym. I jakoś tak zawsze mamie gdzieś tam pomagałam, potem sobie sama coś kombinowałam. No wiadomo, internet też jest taką już mocnym przekazem informacji, że jak widziałam jakieś fajne ciasto gdzieś, no to stwierdziłam, może zrobię coś nowego. No i tak się zaczęło, że sobie tam coś robiłam, coś tak. No i potem ten program. Znaczy program czyli, dodaje skrzydeł. Program mi dodał tak skrzydeł. Tak, jestem samoukiem. Mnie to interesuje, bo ja nie upiekłam ani jednego ciasta w życiu. Dwa? Nie, no to cię muszę na szkolenie wziąć. Ja idę. Do mojej kuchni. Do Hell's Kitchen. Do Hell's Kitchen. Nie, u mnie jest bake-off, jest pastelowo, miło, łagodnie i miło. Bo to ma być przyjemnie. To ma być przyjemne, to nie ma być jakaś presja, nie wiem, że się musi udać. Trudno, no. Mi też się czasami pewne rzeczy nie udają i ostatnio też jakieś tam ćwiczę dekoracje. Nie zawsze mi się czekolada chce zatemperować, bo to też zależy od temperatury. Co to znaczy zatemperować, proszę panią? Temperuje się czekoladę po to, żeby można było z niej zrobić, żeby była elastyczna. Żeby z niej można było zrobić na przykład no to spiral, dzisiaj słyszałeś, że się ile to? 120 ton czekolady wylało na autostradę. Chyba najsłodszy karambol chyba ever, jakim kiedykolwiek słyszałam. Widziałam to zdjęcie i naprawdę no, aż się podobno była mleczna. Cudownie. Jezus, ile można by było musów czekoladowych zrobić, ile brownie, ile ciast. No szkoda. Ale teraz powiedz tą złą wiadomość. Ale to strażacy musieli mieć używanie. No. Wciągali zamiast gasić. 120 ton? Ale jak to się... Wywróciła się ciężarówka. Ubolewam, jak to się właśnie wydarzyło. Ja pierniczę, no pewnie... No, coś okropnego. W każdym bądź razie, wracając jeszcze do jednego tematu, który tutaj poruszyłaś, a propos szkoleń z Ewą, bardzo często widzę, że prowadzisz jakieś warsztaty i szkolenia. Tak. Czyli dzielisz się tym, co się nauczyłaś. No bo wiesz, ja to jest taka nauczycielka ze mnie wychodzi. No i wiem, ja, Belfer. Tak. Ja gdzieś tam też mój epizod germanistki też traktowałam... To była taka moja pasja. Bardzo lubię patrzeć, jak dzieci, bo uczyłam w szkole podstawowej, tej dwójce, dzieci, które jeszcze we wrześniu nie umiały nic, a w październiku, listopadzie robiły sobie już, umiały sobie powiedzieć pierwszych kilka zdań, kombinowały sobie różne słówka i zaczynały mówić powolutku sobie po niemiecku. Więc to jest fajne, bardzo mi się podoba, jak się ludzie rozwijają, uczą się, chcą zrobić sobie, przy okazji na przykład ciast, chcą sobie coś w domu upiec, a nie iść na łatwiznę, że idę kupuję. Poza tym jakość tego, co się upiecze w domu jest jednak inna. Mnie interesuje beza. Raz próbowałam. Cztery spaliłam. To było to jedyne ciasto, które próbowałam. A to za wysoka temperatura. Właśnie też rozwaliłam na piekarnik, że na 100% był zapytany. Dobrze, no pochwalcie, że teraz masz nowy i będzie ci wychodzić. Będzie wychodzić. Ona ma nowy piekarnik, jeszcze go nawet nie włączyła. No to trzeba przetestować, naprawdę. Trzeba przetestować i zobaczyć, co mąż tam... włączył, pizzę robili. A właśnie, Sylwia, a ty tylko tak ciasta, czy właśnie jakaś pizza? Nie, z pizzą nie wchodzę w paradę mojemu Adamowi. To jest mój partner, który jest po prostu habilitowany. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Na pewno mnie teraz tu słucha, ale muszę go wychwalić pod niebiosy, ponieważ podczas mojej nieobecności, jak byłam w Bake Offie rok temu, czyli właśnie w ubiegłe wakacje, przez cały czas mojej nieobecności powstawał piec rzymski z wędzarnią i z grillem. Przepiękna, cudowna budowla, którą sam zaprojektował, sam zbudował i działa, ponieważ tutaj już czyli to była nagroda za Bake Off. Ja wiem, czy nagroda, no
mogę tak potraktować nagroda, ponieważ pizze, które wychodzą z pieca rzymskiego, które Adam robi, są... Widziałam na zdjęciu ten piec i ciebie właśnie z tą łopatą. Tak, dokładnie, to jest ten piec. I naprawdę, jeżeli chodzi o ciasto drożdżowe na pizzę, Adam otrzymał ode mnie tytuł habilitowanego profesora. I w ogóle the best of. To teraz trzeba namówić którąś telewizję, żeby zrobili... ale pizza. Bake-off, ale pizza. Tak, i wyślemy Adama. Ale oczywiście, że go wyślę, po prostu wepchnę go na ten casting, nawet jakby nie chciałeś, bo naprawdę, pizza jest rewelacyjna i... no i słuchajcie, no znowu, jak się coś w domu samemu zrobi, oczywiście. Jest to jest po lepsze. Prostu petarda, jest pyszne, świeże, ciepłe, chrupiące. To raz, a dwa, że w domu masz no, nieograniczoną liczbę przepisów. Jeżeli idziesz do takiej cukierni, oni mają pewne swoje standardy tak, i tak. Tego się trzymają. A tutaj no, szczeli ci coś do głowy, otworzysz internet, buch, robimy to, nie? Dokładnie. Kupuję pistacje, potem je miele, robię z tego pastę pistacjową i sru. I robię pyszny tort, na przykład teraz dla mojej mamy zrobiłam na okrągłe urodziny. 18. Tak. Zrobiłam właśnie pyszny tort z pastą pistacjową, z wiśniami, polane właśnie takim cytrusowym glazem z różą. Też to było na mojej stronie. Nigdy nie jadłam takiego tortu. Ja się przyznaję, że my zawsze w domu braliśmy albo owocowy, jak dzieci chciały, mhm. albo czekoladowy, ewentualnie śmietankowy. Tyle. A jest tyle różnych smaków, jeszcze łączeń. Tego mnie nauczył też Bake Off. Łączenie smaków, nie wiem, limonka z bazylią w kremie waniliowym, albo, nie wiem... Karmel z solą. Ach, to jest cudowne. To jest, ostatnio jadłem takie lody. Och, to są najwspanialsze w ogóle smaki. W ogóle, ale łączenie jest też właśnie tak, teraz takie tak, modne. Tak, tak, ale jest pyszne, ja uwielbiam, bo sam karmel, sam w sobie, rzeczywiście, na przykład ostatnio robiłam glazurę karmelową. Gdy zrobiłam ją, tak spróbowałam, stwierdziłam, jakaś taka płytka, brakuje jej czegoś. I dorzuciłam dosłownie pół łyżeczki soli. To było to. Moja córka przywiozła, jak była w Szwajcarii, czekoladę z solą, gorzką. No powiem wam, rewelacja. Tak. Wiadomo jakiej firmy, bo tam jest jedna firma, która robi dobre czekolady. Jeszcze była z ostrą papryką. Z papryką, czyli tak, też jest. Ale ta z solą była super. Solą? Czekolada z bo nawzajem solą. Te dwa smaki się ze sobą tutaj podkręcają. Jeden drugiego i naprawdę robi niesamowitą mieszankę. No ja na przykład muszę się pochwalić, że podobno robię bardzo dobre sałatki, chociaż w jednej rzeczy jestem dobra. Słuchajcie. I a też pizzę, ty sałatkę, ja jakiś deser. A ja to zjem. A ty to... No ale no nie, no coś jeszcze nam brakuje tutaj, jakieś, nie wiem, mięsko? Ja, wiesz co, nie, no, kuchni się nie boję, bynajmniej, i podobno całkiem dobrze gotuję. Choć staram się z tego wymigać. Dokładnie. Ale wracając jeszcze do nauki, powiedz mi... I do warsztatów. Jak to w ogóle wygląda i czy do ciebie mogą się zgłaszać jakieś, nie wiem, szkoły... Kto się może zgłosić? Gdzie prowadzisz? I teraz takie pytanie, czy da się rady żyć z tego cukiernictwa? Czy chcesz rzucić w diabły to szkolnictwo? Mieć gdzieś tę reformę oświaty? Przestawić się na cukiernictwo? Nie, szkolnictwo rzuciłam, że tak powiem, jakiś czas temu, całkiem świadomie. To była moja świadoma decyzja po rocznym urlopie. Stwierdziłam, że chyba chciałabym już robić coś innego po 10 latach, a poza tym co jakiś czas warto zmieniać pewne rzeczy w życiu. Ja się nie boję zmian, są one czasami rzeczywiście stresujące, czasami są trudne, ale do tej pory te decyzje, które podjęłam, były dobre. Bake Off, ale to jest akurat Bake Off i ta przygoda cukiernicza to jest w ogóle taka ścieżka, której w życiu nie brałabym pod uwagę, że w ogóle coś takiego się w moim życiu wydarzy, no ale dobrze. Jeżeli chodzi o szkolenia i warsztaty, miałam już kilka takich właśnie epizodów, tutaj na przykład w naszej szkole gościnności. Tam zostałam zaproszona, przy okazji też była telewizja, ale naprawdę poznałam fantastyczną młodzież. Fajna to była klasa akurat, której widać taki potencjał. Po dziś dzień mamy kontakt gdzieś tam na Facebooku, dziewczyny tam czasami pytają mnie, a jak zrobić to, a coś tam, a jaki przepis. I widzę, że same też próbują i chwalą się, mi też, więc to jest bardzo miłe i tam naprawdę bardzo fajnie mi się pracowało. Później zostałam zaproszona na warsztaty do szkoły w Lubniu. Też wspaniała pani dyrektor i fajni uczniowie, którzy są bardzo też chętni i ciekawi w ogóle nowości, no też mojej przygody w Bake Offie, bo to też każdego ciekawi, jak tam jest naprawdę po drugiej stronie.
ekranu. Więc byłam tam i myślę, że od września, bo teraz wiadomo, że wszyscy żyją jedną nogą w wakacjach, zielonymi szkołami i ocenami, i klasówkami, ale myślę, że od przyszłego roku zrobię sobie taki jakby, przygotuję sobie taki grafik moich różnych warsztatów, co bym zaproponowała, czego mogłabym nauczyć. Tym bardziej, że ostatnio właśnie byłam w Tarnowie w szkole gastronomicznej, która też do mnie zadzwoniła, po prostu obserwując moje dzieła na Facebooku, na mojej stronie, moim fanpage'u Co na deser. I prowadziłam tam szkolenie, słuchajcie, dla grona pedagogicznego, dla ciała pedagogicznego, cukierniczego, po prostu dla ludzi, którzy są wykształceni w tym kierunku, którzy są technologami, którzy po prostu mają niesamowitą wiedzę taką teoretyczną. Ale jednak na przykład to cukiernictwo, które mnie pociąga i mnie kręci, to jest to właśnie cukiernictwo takie, które dopiero do Polski nadchodzi. To jest takie właśnie, to są te monodesery, to są takie torty polewane tym mirror glaze'em, to są torty insertowe. Czyli tam, to znaczy, że insert, to znaczy, że coś tam jest w środku, jakaś żelka, jakieś ciasto, jakaś niespodzianka po prostu. Ja uwielbiam, słuchajcie, coś, że jak coś się rozkroi, to tam coś się dzieje. To nie jest zwykły, przekładany coś, ciasto, masa. To jest niespodzianka. Takie coś, że tam jest coś właśnie, nie wiem, kolorystycznie zadziwi, albo swoją strukturą, czy coś jest chrupiące, coś jest lejące, no nie wiem, no... Naprawdę jest nieskończoność. A ja muszę cię jeszcze zapytać, a finansowo na przykład, bo może ktoś stwierdzić i pistacje, i to, no nie glazurka, czy to wychodzi bardzo drogo? Znaczy, no na przykład pół kilo pistacji to jakieś 50 zł, ale no wiadomo, nie piekę tego na co dzień. Tak. I też jak robię te torty, to też nie są ogromne torty. Torty te insertowe, te torty właśnie, które się polewa glazurą, to są często torty robione w formach silikonowych. Te, tak jak mówiłam ci przedtem, te silikonowe formy są małe, więc osiemnastki, dwudziestki, jedynki, jeżeli chodzi o średnicę, więc no trudno, no po prostu chcę się uczyć, no to inwestuję w tą moją naukę. Czasami tam ktoś coś zasponsoruje, albo jakiś tam mam prezent, czy jakiś tam ktoś po prostu mi poleci jakąś, nie wiem, fajną promocję, bo wiedzą, że na przykład poluję na migdały, bo robię czasami makaroniki, więc no nie będę to robiła reklamy żadnym sklepom, ale... Czyli nie jak ma będę problemu. Chciała coś kupić, to dzwonię do ciebie. A nie chcesz zmaterializować tego, czyli na przykład nie chodzi ci tam gdzieś po głowie własna cukiernia? Chodzi mi bardzo wiele po głowie, mam wiele różnych pomysłów, ale z jednej strony zdaję sobie sprawę, jak wiele, bo nawet jak teraz patrzę względem no już prawie że całego roku, który minął z tą przygodą bake-offową, jak patrzę na siebie teraz, jaka byłam kiedyś, co umiałam kiedyś, jakie miałam pojęcie w ogóle, jaką miałam wiedzę albo niewielką wiedzę, tak więc wiem, że teraz wiem już dużo, ale im wiem więcej, tym im dalej w las, tym dzięki. Więc zdaję sobie coraz bardziej sprawę, jak wiele jeszcze rzeczy chcę powiedzieć, się nauczyć, chcę wiele rzeczy poznać, dlatego być może uda mi się dostać na staż do najlepszej cukierni w Polsce. Wow. Ale powiedz mi, no bo cukiernia, mamy tutaj mistrzynię, no. Cukiernia zawsze mi się kojarzy z jakąś rutyną, nie? Czy taka cukiernia nie zabija po trochę takich innowacji? Ja się boję takiego też uwiązania w jednym miejscu, ponieważ jak już się otworzy cukiernię, no to jesteś tam od rana do wieczora. Dokładnie. Piątek, świątek, cały czas. Jednak wolność kocham ponad wszystko. Tak, bo to już się zaczyna praca, nieprzyjemność. Tak. A szkoda by było, żeby stwierdziła za chwilę, że trzeba coś zmienić. Przerzuci się na pizzę, bo ma piec. Ale wiecie co, chciałabym może otworzyć taką pracownię, która by była czynna tylko na przykład kilka dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku. Może bardziej bliżej weekendu, bo wtedy więcej się ludzi spotyka, świętują urodziny, imieniny, jakieś roczki, jakieś chrzciny. Ale nie, myślę sobie, że może coś takiego na chwilę, żeby nie było cały tydzień, żeby mogła być też wolna, żeby mogła jeździć na szkolenia, uczyć się
i uczyć też innych, bo myślę, bardzo mi się podoba, lubię uczyć, to właśnie ta nauczycielka po prostu ze mnie wychodzi, lubię uczyć i bardzo bym chciała uczyć, tym bardziej, że spotykałabym się z ludźmi, którzy też są zachwyceni cukiernictwem, też mają jakieś pojęcie i na przykład ostatnio było tak, że z paniami tam robiłyśmy po kolei pewne etapy deseru i mówię, no to słuchaj, Danusia, no to proszę tutaj teraz robisz krem angielski, cyk, 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 no nie? I ona już wiedziała, jak ma ten krem angielski zrobić, więc to była taka fajna współpraca i naprawdę warsztaty nam tak myknęły. Myślałam, że będziemy tam z 6-8 godzin. No, wyrobiłeś. A miałaś kiedyś kogoś takiego na warsztatach, że wchodzi i jest po prostu totalnie zielony. Nie wie co, do czego, jak zacząć. No tak. Nie wie, jak wygląda cukier. No, na przykład. Tak. I uda się taką osobę czegoś nauczyć? Znaczy, wiesz co, jeszcze nie mam takiego wielkiego doświadczenia, ale mi się wydaje, że każdego, po prostu każdego można nauczyć, jeżeli jest jakakolwiek chęć poznania, chęć zrobienia czegoś, to wszystko jest zależy od człowieka, ale wydaje mi się, że tak, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i z dobrym nastawieniem. Tak, patrzy na przepis i coś chce ode mnie, no to albo go mogę nauczyć mówić po niemiecku, albo upiec co. Masz do wyboru tak, albo tort, albo niemiecki, co wybierasz. Tort po niemiecku, od razu. Na przykład. A powiedz mi tak, póki co wyrażasz się w samych takich super superlatywach o Bake Off, a jak to jest tam z rywalizacją? Właśnie, czy ona była taka ostra, czy raczej taka łagodna? Nie, właśnie to mi się bardzo podobało, że cały czas jak rozmawialiśmy ze sobą, te półtorej miesiąca, z tymi ludźmi jak się tak no, żyło codziennie, od śniadania, obiadu, po wieczorne jakieś piwka, rozmowy i naprawdę takie, staliśmy się naprawdę ze sobą takimi przyjaciółmi, z wieloma mam kontakt po dziś dzień. I nie wyobrażam sobie, że nagle tutaj, nie wiem, Tomek mógłby mi wbić nóż w plecy, bo by chciał bardzo wygrać, albo na przykład Wojtek czy Daniel. Nie, po prostu to są fajni ludzie i każdy, wiadomo, chciał wypaść jak najlepiej, każdy się starał i jak na przykład mieliśmy konkurencję autorską, ponieważ formuła programu, czy tam jednego odcinka była taka, że pierwsza część odcinka to jest konkurencja techniczna, czyli dostajemy przepis, dostajemy produkty nieodważone i nie zawsze wiedzieliśmy, co jest co, bo czasami były takie, też takie zmyłkowe nazwy, na przykład albumina, czyli to jest białko w proszku takie, którego zazwyczaj my w domu normalnie nie używamy jako amatorzy, ale wiadomo, że w cukiernictwie takim się używa. Albo na przykład jakieś, nie wiem, fasolka bobutonka. To też w ogóle była pierwszy raz w ogóle przyprawa o bardzo niesamowitym, takim fajnym kawowym takim trochę smaku. Jest bardzo nietypowy, naprawdę to jak raz powąchasz, będziesz wiedział, że to jest fasolka bobutonka. Dzisiaj szukam, co to jest. Więc jeżeli na przykład nie wiedzieliśmy, no to po prostu się rozglądaliśmy, ty Wojtek, co to jest? Albumina, które to może być? I mieliśmy na przykład kilka tam miseczek z różnymi rzeczami. No i, nie, to jest cukier, to jest okej. Okay. Ty, to może być chyba ta. I tak metodą po prostu organoleptyczną. Tak. Stwierdzaliśmy, że to jest chyba ta albumina. Ktoś tam powiedział, że albumina, a to jest białko. A mówię, o Jezu, no to dobra, dzięki. Więc wspólnie jakby na głos rozmawialiśmy ze sobą wszyscy, dochodząc do tego, co jest w danej miseczce, jeżeli czasami był trudny, skomplikowany. A jeżeli masz kontakt z nimi, jakie są ich losy w stosunku do ciebie? Oj, powiem wam, że bardzo, bardzo różne i uważam, że Bake Off odciska piętno na każdej osobie, która tam wejdzie, która przekroczy próg. Słuchajcie, naprawdę to jest nieprawdopodobne. Czyli przede wszystkim należy się nie bać i przełamać. Tak, i po prostu podążać tą drogą, która gdzieś tam już cię pociągnie i poniosą. Po prostu to nie ma opcji. No ale tak, czy ktoś inaczej, czy ktoś zrezygnował z cukiernictwa, czy wszyscy jednak zostali przy tym? Wiesz co, z tego co widzę, niektóre osoby robią sobie swoją pracę, są architektami, są geodetami, ale gdzieś tam to cukiernictwo ich pasjonuje, sobie tam coś pieką, sobie jakąś tam stronę mają, czy fanpage'a, czy są na Instagramie, czy jeżdżą na różnego rodzaju jakieś spotkania właśnie cukiernicze. Między innymi Daniel, który był razem ze mną w finale, teraz wydaje książkę. Więc to też jest takie jego dziecko, ponieważ tam są same wszystkie przepisy jego, wszystkie fotografie jego. On się bardzo też pasjonuje taką fotografią kulinarną.
Poza tym jest blogerem, w sumie blogerem już był wcześniej, ale no, ta książka to też jest taki właśnie jego, taki, nie wiem, taki, takie dziecko. Takie dziecko po prostu, które, no nie, marzenie jego się spełniło. Wiem, że jedna z dziewczyn zrezygnowała z pracy, pracowała gdzieś tam na stołówce, a na chwilę obecną otworzyła sobie swoją firmę, taką pracownię cukierniczą i piecze po prostu na zamówienie do różnych kawiarenek, bezpośrednio do... ludzie, którzy się do niej zgłoszą. Ona pracuje właśnie, no, stworzoną swoją firmę. Czyli nie da się już uciec od tego. Naprawdę. Słuchajcie, to jest jakiś narkotyk. To jest coś po prostu, co wszczepili nam. Ale to widać, to widać. Coś i koniec po prostu. Znaczy wiesz, obserwując ciebie, ty tym żyjesz. Tak. To... No właśnie, bo jak... Pełnią smaku żyję. A jeszcze jak wy chcecie mnie słuchać, to ja mogę coś radzić. A propos książki. Nie chciałabyś ty wydać swojej? Też takie marzenia są gdzieś... Jeszcze nie. Ja na razie bym się chciała dużo nauczyć technicznie. Chciałabym podglądnąć, jak wygląda praca. Bo ja nigdy nie pracowałam w gastronomii, nie byłam kelnerką, nie pracowałam na kuchni. I właśnie bym chciała podglądnąć teraz, jak jest zorganizowana praca w dobrej cukierni, jak... cały ten cykl produkcyjny od... Ale dobra cukiernia dla ciebie to nie jest cukiernia masowa, tylko to jest cukiernia, która stawia raczej ekskluzywna na... Taka, właśnie. Taka ekskluzywna, to jest ta, takie która... blikle, coś tam... No nawet może... Chociaż nie, bo blikle to już nie, raczej to masówka. W Warszawie to jest właśnie Odet, Deseo. Ja myślę cały czas o Umam w Gdańsku. To jest autorska... Nic nie wiem na ten temat. To jeżeli ktokolwiek będzie w Gdańsku, a zbliżają się wakacje i wiem, że Polacy kochają polskie morze, jeżeli będziecie w Gdańsku, to ja zrobię Krzyśkowi teraz Ilnickiemu reklamę, to jeżeli będziecie mieli ochotę zjeść pyszne ciacho, naprawdę z wysokiej półki, to idźcie do Umam. Umam. Adres. Jezus, wiesz co, nie pamiętam, jeszcze tam nie byłam, ale to wybieram można wygooglować. Się. Tak, na Facebooku Gdańsk, są, Umam. Są wszędzie, oni się reklamują, oni naprawdę żyją na Facebooku, robią niesamowite rzeczy, petarda, nie tylko wygląd, ale po prostu smak. Tam się nie oszczędza na jakości, a poza tym sam Krzysztof Ilnicki jest ambasadorem czekolady, firmy belgijskiej czekolady, na której pracuje, to jest firma Callebaut. I to jest czekolada, po prostu jest pyszna. Ja mam wrażenie, że ona wszystko wie o tym cukiernictwie. Nie, ona już po prostu wszystko zjadła. Nie zjadłam rozmów, nie zjadłam żadnych rozmów. Ja po prostu nie, jeszcze... chodzi mi o wszystkie smaki. No bo to, myślę, że ty używasz takich nazw, które dla mnie to jest abstrakcja. Wiesz, ja idę, kupuję pączek, pączka, drożdżówkę, jakąś tam z serem, z czymś tam, nie? Żona raz za czas coś dobrego zawsze upiecze. Córka ostatnio mi się całkiem dobrze sprawuje w kuchni. Brawo. Muszę przyznać, że... Muszę policzyć, 20. Cyganiesz po prostu, co to podasz głupoty? Nie, no serio mówię. No naprawdę, słowo daj. I bardzo dobrze pieczę i muszę ją tu pochwalić, bo fajne rzeczy wymyślę, jakieś tam, czy zajączki na jakieś na Wielkanoc, takie fajne, drożdżowe i tak dalej. No, dobre rzeczy w każdym razie. No to do Bake-Offa ją. No tylko teraz, niestety, bo teraz następna edycja Bake-Offa jest... Ona do tego junior. Od 8 do 14 bodajże. No to i trochę metrykę tam podciągnę. No to tam. Da się. Ale trzeba przyznać, że te dzieci, które startują właśnie w takich programach, to też są naprawdę mega. Ja oglądałam... Ale no był teraz Masterchef Junior, ale niestety nie oglądałam, nie miałam czasu. Znaczy powiem wam, że ja jak widzę te dzieci, to trochę drżę, bo one tam mają noże, one tam mają tłuczki, oni tam mają różne sprzęty. No i gorące też przecież. No dokładnie, przecież to można w kuchni o wypadek, to naprawdę nie jest trudno. I to są dzieci, które też pracują w stresie. Tak, pod wpływem czasu, który mija. I znając dzieci, dużo bardziej będą to przeżywać niż dorośli, więc tutaj niebezpieczeństwo wypadku uważam, że wrasta lawinowo, a tam się, no nie wiem jakie tam są, dlatego wiesz, zaprosiliśmy cię tutaj, żeby poznać troszeczkę kuchnię takiej telewizji, nie wiem co tam się dzieje poza kamerami, czy te wypadki są jakoś tak chowane trochę pod dywan, czy... Nie, to normalnie tak parę razy tam, wiem, że koleżanka jedna się tam przecięła sobie palec, bo no każdy nóż jest inny, każdy... Dostawaliśmy tam w zestawie chyba tam z 10 noży. No dobra, ale to u was były ciasta, a tam jak bierze gość jakiegoś, nie wiem, karczek czy coś, no to już jest problem.
Ale wiesz, na przykład u nas był problem z oliwą, z olejem, gorącym olejem, ponieważ jedna z konkurencji to była konkurencja, która trzeba było usmażyć takie ciastka, to było cannoli, taka sycylijski przysmak z kremem właśnie pistacjowym, bo ja tą pistację właśnie musiałam upolować, żeby też między innymi ten deser zrobić kiedyś. Ale wtedy sobie poparzyliśmy ręce i naprawdę ja tu miałam poparzone ręce, ale mają fantastyczne w ogóle sprzęty do ratowania życia, mianowicie takie fajne żelowe, nie znałam tego w ogóle, takie żelowo chłodzące, natychmiast chłodzące takie właśnie plastry, owijała pani nam i była cały czas pani z apteczką, cały czas nam tam ratowali życie, owijali te palce i czasami, no i naprawdę po jednej konkurencji, nawet taka była sytuacja, że się Krzysztof pyta, no to Boże, a ile rannych, no i po prostu każdy miał jakiś tam niebieski plaster, taki gruby, bo jednak, no tak jak powiedziałeś, stres, czas umijający, no i niebezpieczne sprzęty, czyli gorące albo ostre. Więc no, trzeba było tej uważać. A powiedz nam, bo wiecie, że my już tutaj rozmawiamy prawie 45 minut. Nie, no, tak. Po malutku musimy kończyć, ale powiedz nam tak, czy masz swoje ulubione ciasto? Albo ulubione ciastka? Albo to, co kochasz tak na top? Jest coś takiego? Jezus, ciężko byłoby mi wybrać jedno, jedyne spośród tych wszystkich smaków, które już doświadczyłam, plus jeszcze tych nowych, których przybyło. Jezus, nie wiem, powiem szczerze, ja zawsze byłam orzechowa dziewczyna i kochałam orzechy. Kocham migdały nad życie i tort migdałowy, który robi od czasu do czasu, od Wielkiego Święta moja mama. I ostatnio właśnie na to swoje ostatnie okrągłe urodziny zrobiła ten tort i ja wpadłam na pomysł, że ja ten tort po prostu przerobię na nowoczesny. Bo tak kocham migdały, bardzo jestem migdałowa, aczkolwiek też ostatnio też bawiłam się różnego rodzaju cytrusowymi owocami, czyli mango, marakuja, limonka, jak to się wszystko fajnie miesza z wanilią, z ciastem ucieranym, na przykład limonkowym. I powiem szczerze, że nie sądziłam, że tak będą mi smakowały takie cytrusowe torty. Nie umiem, nie powiedziałabym jednego. Ja po prostu lubię dobre ciastko. Dobre, smaczne ciacho. Ale ciacho. Ale ciacho. Mówisz zawsze o takich nowoczesnych kuchniach. A powiedz mi, tak zupełnie abstrahując od wszystkiego i zmieniając troszkę temat, przypatruję się nieraz czemuś takiemu jak kuchnia molekularna. Co ty o tym sądzisz? Bo dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Nie, to już jest dla mnie, to jest takie moje osobiste zdanie, takie już przerost formy nad treścią. Zamienianie smaków gdzieś tam. No, jakieś kulki goniące w czymś tam. No nie. Znaczy, powiem szczerze, nie dane mi było doświadczyć takiego, tak jak u Amaro są takie momenty, bo to nie są dania, tylko momenty u Amaro. Więc... Znam to z jakiegoś kabaretu. Więc nie dane mi było tego doświadczyć, natomiast jakoś nie kręci mnie to i gdyby było gdzieś jakieś szkolenie w tym kierunku, myślę, żebym się nie zapisała. Nie, to już jest takie czary mary, hokus pokus, takie wystarczy flambirowanie. Boże, no, wiecie co, to ja wam coś powiem innego. Bo my tu mówimy o takich jakichś dziwnych rzeczach, a ja tu mam taki spis. Wiecie co w ogóle od jutra do niedzieli jest w Myślenicach? No food truck. Od jutra? Tak, od jutra proszę panią, zapraszamy na zarabianie. Nie, od nie jutra, przepraszam, od piątku. Od piątku, no ale właśnie. Ale tak nas zakręciłeś, że my po prostu... Od piątku idziemy na food trucki. I tutaj powiem wam, że też będziemy mieć dwóch przedstawicieli diabelskiego programu, czyli Hell's Kitchen. Lubisz takie jedzenie? Tak, bardzo. Bardzo lubię takie food trucki, bardzo lubię burgery z takiej naprawdę dobrej wołowiny, albo na przykład pulled pork, też ostatnio jadłam, jak były ostatnie zloty. Tam jest też, mam nadzieję, że przyjedzie taki food truck z takimi różnymi serami. Mam cały serami, spis, mów nazwę. Takie sery, nie pamiętam nazwy, ale z takim serem, taka kanapka z takim... z cieranym serem na ciepło, to taki płynący ser. Jadłam to. Jezus, to jest przepyszne, jeszcze tam tak. Jakaś rukola, jakaś żurawina. Mm-hmm. Jezus, to było fenomenalne, bo to było i trochę słone, i trochę słodkie. A nie wiesz, jak się to nazywa? Nie pamiętam, musiałam zobaczyć nazwę. Proszę, pokaż. Może wyczytasz coś z tego, co dostaliśmy z food trucków. No a dla naszych słuchaczy, bo tutaj Sylwia szuka nazwy, musimy wam powiedzieć, że mamy do Japońska zupa ramen.
No to ja ich kocham. To ja w piątek już lecę na tą zupę. Ale to teraz posłuchaj. Tak, tak, tak. Bo będziemy mieli jutro jest czwartek, znowu że mi się tak, nie powie. Tak, jutro jest czwartek. Więc jutro przez cały dzień będą u nas na Facebooku do rozlosowania 3 vouchery na food trucki. Więc możesz wygrać i iść na zupę. Oj tak. Dlatego zachęcamy naszych słuchaczy, czytelników, żeby jutro obserwowali Facebooka, obserwowali naszą stronę. Na pewno pojawią się, no zobaczymy, czy to wszystko zrobimy w jednym konkursie, czy trzy osobne. Nie wiem, jeszcze się zastanowimy. No, zastanowimy się. Mamy na to jakieś 24 godziny. W każdym bądź razie trzy darmowe wyżerki na food trucki w weekend mamy do rozdania. Obowiązkowo nas słuchajcie. No i cóż, Sylwia, pomału musimy zbliżać się do końca, bo... Musimy? Nie musimy. To jeszcze powiedz nam, co to jest ta zupa. Rano. Dobra, opowiedz nam jeszcze o zupie ja coś tam. Zapaliły mi się te oczy, jak zobaczyłam Shinobi ramen, japońska zupa ramen. Miałam przyjemność te zupy jeść w Azji. To są takie mocno esencjonalne zupy. Z czego? Wiesz co, to są jakieś wołowina, pewnie drób, takie, mhm. takie rosoły, takie... U nas na pewno by zrobili z 10 litrów rosołu, z tego jednego litru rozpuścili i też byłoby dobre. Natomiast są takie bardzo esencjonalne te zupy, mają tam trochę makaronu, one są tak układane. Mają z jednej strony makaron, z drugiej strony na przykład jajeczko na miękko, na pół przepołowione, troszeczkę na przykład, nie wiem, może to być z kurczakiem, może być z wołowiną, trochę zieleniny. Jezus, jak o tym mówię, to już konkurujesz mi do... To teraz sobie wyobraź, jak my tu siedzimy 45 minut i też nam tak ślinka cieknie. Gdzie tu sprawiedliwość? No, ale mi się te zupy kojarzą z takim krochumalem. Nie, one są... Je się je zarówno pałeczkami, jak i łyżką. Więc pałeczkami sobie tam podkładasz pod usta tam trochę tego, co się da złapać na te pałeczki, a zupkę sobie tam siorbiesz, bo sobie można spokojnie, bezgrzecznie siorbnąć, ponieważ tak je cała Azja. Czyli co, od jutra tak musimy nie jeść 24 godziny i od piątku zabieramy się za jedzenie. Szykuje się uczta kulinarna i w takim razie ja nie wiem, czy nie rozglądnę się z jakimś food truckiem, co na deser. W przyszłym roku na przykład. A myślisz, że taki food truck cukierniczy jest możliwy? Myślę, że tak. Jeżeli bym położyła koło tego mojego food trucka jakieś dwa, trzy stoliczki, żeby można było sobie usiąść. Mnie fascynował rok temu, był jeden food truck, który w sobie miał piec. Tak, z pizzą. Był. I bardzo dobra ta pizza była z tego. Ale wiecie co, żeby do food trucka zmieścić piec na pizzę? Co się nie da rady, jak się No to co to za problem będzie zrobić food truck cukierniczy? Myślę, że tak. Powiem to przejmiemy ze dwa i jakoś jest tam... z różnych pomysłów, które gdzieś tam po drodze wyskakują. I patrz, i możesz jeździć po całej Polsce, dokładnie. Jesteś wolna. Robisz... I bawię się razem z tymi dokładnie. Fajnymi ludźmi. Jeżdżę sobie po Polsce, jeżdżę sobie tutaj po różnych fajnych miastach, kiedy chcę. No. I jestem znowu wolna. Po prostu wolność ponad wszystko i to jest ważne, ale... Mam podobne zdanie. Wolność przede wszystkim. Tak. Dlatego nic nie pieczę. Jest wolna, ale robi sałatki. O. Dobra. To szybko przynajmniej się robi. No cóż, na dzisiaj niestety kończymy. Mamy nadzieję, że Sylwia zagości jeszcze nieraz u nas. Zachęcamy. Zachęcamy. Zachęcamy również do wrzucania na naszą stronę jakichś fajnych przepisów, wypieków, zdjęć. Zdjęć, bo powiem ci, że jak widzę te twoje ciasta, to ja nie wiem, co tam się dzieje pod tymi galaretkami, glazurami i tak dalej, bo to wygląda fantastycznie. I smakuje pysznie. No wiem, bo próbowałem. O, no ja tak, no, byliśmy u ciebie na finale. Tak. Na finale, który wszyscy wiedzieli, a nikt nie wiedział. Jak to było? W każdym razie, a powiedz mi tak, jeszcze na sam koniec, nie korci cię jeszcze jeden program? Który? MasterChef? Nie, też jakiś taki kulinarny. A czy wiesz co, gdyby coś się takiego pojawiło, oczywiście, że mnie korci. Słuchajcie, gdyby ale poszłabyś teraz... w stronę kuchni już takiej MasterChefa, czy dalej cukierstwo? Nie, ja myślę, tak, kiedyś miałam taki epizod. Czy z mężem będziecie mieli taki program ciasto z pizzą? Myślę, że moglibyśmy zrobić taki fantastyczny duet, taki męsko-damski. On takie mięsa, pizza, on w ogóle też lubi wędzić, a ja coś na deser. Więc myślę, że byśmy się tutaj... Znaczy myślę, czyli potrzeba wam dwa food trucki. Tak, dokładnie. Albo jeden długi i byśmy się podzielili, po prostu jedno będzie jedno okienko, to będzie drugie okienko. A to porozmawiaj z tymi z MPK Krakow, oni mieli takie przegubowce swego czasu. Jest kierowcą. Ale posłuchaj, tam od razu by cała restauracja weszła. No myślę, że tak.
Krzesełka są? W jednym przegubie robicie dania. Piękny, ja już tu widzę taki piękny bar. A w drugim przegubie chodzi Ewa jako kelnerka i rozdaje to wszystko. Coś no ty zjadłabym muszą... wszystko po drodze. Słuchajcie, musimy załatwić, żeby jeszcze tramwaje po Myślenicach jeździły. No, będziemy mieć może pociąg. No właśnie, słyszałam. A propos pociągu, jeżeli się nic nie zmieni, to zapraszamy na audycję w piątek. Będzie prawdopodobnie... To będzie jeszcze potwierdzimy będzie rozmowa o pociągu, ale potwierdzimy to jeszcze jutro u nas na Facebooku, jeżeli nasz gość potwierdzi swoje przybycie. No cóż, za dziś dziękujemy. Zapraszamy do fanpage'a Sylwii, do kontaktu z Sylwią. Trzymamy ją za słowo, że rozsłoży nam całe Myślenice. Folk Festival też tam tak, się właśnie. O właśnie, to jeszcze mamy 6 minut, możemy porozmawiać o folku i o twoich wypiekach na folku. To wszystko jest na razie w takiej przestrzeni rozmów, planów możliwości wykorzystania, które dają nam Myślenice. No, rozmawiam tutaj z głównym dyrektorem. Na pewno będę brała udział w promującym właśnie ten folk festival, już piąty folk festival w Myślenicach, więc pojawię się tam w tym krótkim filmiku, który będzie reklamował, oczywiście z tortem. I z pięcioma świeczkami? W stroju takim naszym? Ja jestem przewidziana w normalnym, po prostu swoim, natomiast nie będę zdradzała innych niespodzianek, które szykuje nam bardzo ciekawy, opowiadający pewną historię, krótki spot reklamowy, reklamujący tą niesamowitą, kolorową imprezę. Trzymam tylko kciuki, żeby słońce nam świeciło cały ten tydzień, jak będzie. Żeby pogoda była taka, jak w ubiegłym roku. Tak, to było cudownie. Tak jak przez cały ten miesiąc jest cudowna. Niech tak. Nie, żeby nie było za gorąco, bo wtedy... Ach, ty nie grymaś, naprawdę. I my lubimy gorąco. Ja też lubię słońce, żeby wieczory były takie ciepłe, fajne. I znów będą zespoły afrykańskie grały na koszach. Ja tego nigdy nie zapomnę. Ale teraz będzie dużo nowości i podobno ta edycja Folk Festival będzie urodzinowa, piąta już, naprawdę. Wiecie co, nie wyobrażam sobie, co jeszcze można wymyślić. To naprawdę już jest tak wysoki poziom tego festiwalu, a jeszcze coś wymyślać, no podziwiam Piotra. Mhm. Naprawdę podziwiam Piotra, bo... No ale same rozwinąć... gwiazdy mu się wywiesz tutaj ujemniają. No tak, no, o czym my tu rozmawiamy. Gwiazdy. No nie, ale naprawdę, abstrahując od wszystkiego, ciężko jeszcze coś wymyślić, a jeżeli wymyśla... I fundować poziom dokładnie. A z roku na rok... gwiazd, to my może gwiazdy zaprosimy na oglądanie naszych gwiazd. No jeszcze poczekajmy chwilę, doszlifujmy resztę. W każdym bądź razie chyba pierwszy raz, odkąd usiłujemy, uda się nam to zrobić w okolicach naszego powiatu, więc już serdecznie zapraszamy na połowę sierpnia. A gdzie? To jak doszlifujemy? Oczywiście Noc Spadających Gwiazd. Wow! A ja nie chcę spaść. Ale nie, to są takie gwiazdy, wiesz, że jak spadną, mówisz sobie życzenie i tak się nie mam stoi. Food trucka, drugiego, trzeciego. I gdzie ja je zaparkuję? I zlot food trucków Sylwina zarabia. Zero. Wystarczy mi tylko jeden. Naprawdę ja nie jestem tutaj zachłanna, ale... To jest bardzo dobry pomysł. Też tak myślę, tak. Widzicie, przychodzicie do nas, to albo zostaje się od razu ministrem, albo wpadają genialne pomysły na całe życie. Także zapraszamy. Dziękuję serdecznie za przybycie do nas. Zapraszamy znów. Dziękuję za zaproszenie. I trzymamy za słowo i co? Pozdrawiam Myślenice. A jak się niech żegna... Niech tam się upiecze. O właśnie, tego mi brakowało. Jak się żegnają cukiernicy? Niech ci się upiecze. Dzięki serdeczne. Dzięki, pozdrawiam. Pa.